Światem zaczęła rządzić jesień, jak pisała poetka. To nasz pierwszy od 8 lat październik, który spędzamy w Polsce. I jestem nim zaskoczona, bo do tej pory kojarzył mi się z powrotem do szkoły albo na uczelnię i ten fakt zupełnie przysłaniał mi to, co dzieje się w naturze. A dzieje się tak wiele. Drzewa przybierają kolorowe barwy. Słońce ma ten jedyny w swoim rodzaju złotawy odcień. Na drodze tańczą razem z wiatrem liście, a w powietrzu co pewien czas snuje się babie lato. Jest pięknie. Jest magicznie. Jesień to także czas zbierania plonów i my również zbieramy owoce naszej pracy. Przez ostatnie pół roku Łukasz poświęcił się budowaniu vana, a ja pisałam książkę. Był to dla nas czas pełen wyrzeczeń, pełen wyzwań i trudności. Jednak dziś cieszymy się, że się nie poddaliśmy i jesteśmy dumni z owoców naszej pracy. Jesteśmy więc gotowi do drogi i powoli przygotowujemy się do wyjazdu. Pozostały tylko ostatnie szlify i pakowanie. I już wkrótce, razem z ptakami, udamy się na południe. Witajcie w nowym vlogu, w nowym dniu. Mamy piękny październik. Właśnie wracam ze spacerku. Wracam do vana na śniadanko. No i co? I będziemy się pakować. Powoli, powoli zbliżamy się do wyjazdu. Także dzisiaj pakowanie. Pokażę Wam jeszcze kilka takich drobnostek, które wprowadziliśmy w vanie, zmieniliśmy. Nie udało się tego pokazać w ostatnim vlogu, także dzisiaj Wam pokażę. No i za jakiś czas zdradzimy Wam, gdzie jedziemy. Ci, co byli na targach, to już wiedzą, w którą stronę się wybieramy. A swoją drogą dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy się zjawili na targach w Poznaniu, na Caravan Salon. No, to było dla nas niesamowite kilka dni, niesamowite spotkania. Bardzo, bardzo dużo takiej fajnej energii, także super było Was poznać, zobaczyć. I co? Jeśli chcecie zobaczyć relacje z tych targów, my nie byliśmy w stanie nic nagrywać. Byliśmy cali oddani spotkaniom. Ale jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało i zastanawiacie się, czy warto w przyszłym roku pojechać, no to zapraszam Was do vloga z Terasfera. Tam u nich na kanale znajdziecie relacje z tych kilku dni. Łukaszku. Dzień dobry. Dzień dobry. Śpi mój aniołek. Już nie śpi. Dobra, jesteśmy po śniadaniu, talerze umyte, co widać. Zaraz będę nas pakować i powiem Wam, co chodzi z tym pakowaniem, bo oczywiście my już częściowo jesteśmy spakowani, mieszkamy tutaj w tym vanie już miesiąc, także większość naszych rzeczy tutaj jest, ale jadąc na targi musieliśmy sporo też ich wypakować, bo zabieraliśmy także trochę książek, no i żeby się wmieścić w wadze, to musieliśmy część rzeczy wynieść. Także dzisiaj będę dopakowywać resztki, ale zanim to zrobię, idę jeszcze do starego vana, bo tam zostało kilka moich rzeczy. Więc idę wszystko tam sprawdzić, czy wszystko jest już puste, wszystkie rzeczy wynosimy. Potem go posprzątam, no i potem go zagarażujemy, schowamy do garażu na zimę. Będzie odpoczywał po tych 3 latach, należy mu się.
zacząłem wyłączać akumulator, bo na zimę samochód będzie w nieogrzewanym garażu. I żeby nie psuły się te akumulatory podczas mrozu, na mrozie, to je wynoszę do ciepłego miejsca. Dobra, mam te rzeczy, a zaczęłam od tego, ponieważ potrzebuję jednej rzeczy, która tam była schowana, tamtym waniem. Potrzebuję tego urządzenia. Ponieważ chcę dać nowe etykietki do przypraw, przyprawy zawisły w naszej kuchni, znowu są na zewnątrz, mamy w moich słoiczkach. Te same dokładnie, które mieliśmy w tamtym wanie, przenieśliśmy tutaj, z tym, że tam były właśnie białe etykietki z czarnymi napisami, a teraz chciałam zrobić czarne z białymi. Do tego właśnie służy to coś, czyli wytłaczarka. Pierwszy raz zobaczyłam to u Martki z żółtego wana Heliosa. Zakochałam się jakby w estetyce tych etykietek, no i niedługo potem sobie sprawiłam, także dzisiaj będzie używane. Ale zanim będę robić te napisy, to muszę się pozbyć tych naczyń. No dobra, to teraz wam pokażę może, co tutaj zmieniliśmy, właściwie co dodaliśmy, a potem będziemy drukować nowe etykietki. Więc tak, ostatnio pijemy bardzo dużo herbaty i ja zajawiłam się na takie herbaty sypane, więc znalazłam puszki. Łukasz zrobił mi półeczkę. Tutaj się fajnie prezentują właśnie na zewnątrz. Dodaliśmy światło dotykowe. Ten kabelek za jakiś czas gdzieś ukryjemy, albo go przyczepimy, albo go ukryjemy. Tu dodaliśmy przyprawy na listwie magnesowej, tak jak było w tamtym wanie i to się właśnie super sprawdza. Nie spada, jest na swoim miejscu i zawsze pod ręką. Tutaj mamy, jak widzicie, ręcznik papierowy. I tutaj jeszcze doszła listwa, też magnesowa właśnie, na której trzymamy noże. Tak się właśnie nasza kuchnia prezentuje. Wczoraj właśnie rozmawialiśmy z Łukaszem, że wygląda jak taka skandynawska kuchnia. Biało-czarno, tak czysto. No dobra, bierzemy się do roboty. Piwi umyję. Nie wymieniam przypraw, bo dość niedawno je wymieniliśmy. Także po prostu sobie je opłukam, żeby były czyściutkie. Ściągnę stare, bo niektóre mają stare jeszcze etykietki. O, na przykład gałka. No i potem będziemy drukować nowe. Także kuchnia skończona. O to w tym wszystkim chodzi, żeby jak najwięcej miejsca sobie tworzyć. Także te ściany w kuchni, pewnie już u niejednych von Leifersów widzieliście, często właśnie są pełne jakichś przywieszonych półeczek, jakichś magnesów właśnie, czy innych takich gadżetów, które pozwalają właśnie tam zagospodarować tą ścianę. Magnesy to jest coś właśnie superowego i u naszych znajomych widziałam kiedyś, że nawet na tych magnesach trzymali sobie czajnik, taki właśnie dynem obrócony, był przymocowany do takiej małej ścianki. No, u nas czajnik ma miejsce tutaj w szafce, także te magnesy, jak widzicie, służą do czego innego. Dobra, koniec tematu kuchni. Teraz znoszę resztę rzeczy, które jeszcze tutaj są niewpakowane, powinny być. Potem pakujemy bagażnik. No i będziemy powoli chyba zamykać temat przygotowań i ruszać, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, to zacznijmy od tego, co było w tamtym wanie. Teraz zobaczymy. To nam się może przydać, to nam się na pewno przyda. Dobra. Tu mam takie całe pudełko z różnymi zapachami. Mam zarówno olejki eteryczne, trochę kadzidełek. Mam tu odświeżacz, mam tu świeczki, bo ja kocham zapachy, musi pachnieć ładnie. To jest bardzo fajna rzecz, to jest taki papierek perfumowany. Papier d'Armenie się nazywa. To widziałam, pokazała mi to Lena z Razem Taniej. Patrzcie, jak podróże uczą. Tu coś podpatrzę, tam coś podpatrzę. I to super pachnie i też fajnie się pali, bo to się zwija w harmonijkę.
i trzeba dać na jakąś podstawkę. No i dzięki temu uwalnia się zapach. Dobrze. Was nie dziwi drukarka. My mamy firmę i musimy ją wozić ze sobą. Czasem jakieś dokumenty podpisujemy, także okazało się w połowie naszej podróży, drukarka to jest rzecz niezbędna. Na szczęście w końcu mamy na nią miejsce. Po zapakowaniu wnętrza przyszedł czas na to, aby zapakować bagażnik i to już jest moje zadanie. No niestety nie mamy tak dużego bagażnika, jak mieliśmy w LTK-u, dlatego niestety będzie trzeba troszeczkę to przereorganizować i trzeba będzie, że tak powiem, zrezygnować z paru rzeczy. Między innymi zrezygnujemy z jednego rowera. Dlatego też będziemy jechać tylko z jednym rowerem i to jest nasz nowy rower. On wygląda zupełnie identycznie jak nasze te składaki, które towarzyszyły nam przez ostatnie 3 lata, ale tamte rowery w przeciwieństwie do tego nie miały elektrycznego wspomagania. To jest rower elektryczny, który podczas jazdy napędza koła. Z tyłu silnik 250 W schowany w piaście. Tutaj jest schowana bateria. Rower jest składany. Na tym nam najbardziej zależało, z uwagi na to, że nie mamy bagażnika ani możliwości zamontowania bagażnika na rowery. Więc chcieliśmy po prostu taki malutki, kompaktowy, lekki rower, który można włożyć do bagażnika. I właśnie taki rower produkuje firma Jobo Bike. Jest to polska firma, która produkuje ogólnie rowery elektryczne, tym się specjalizują. My skupiliśmy się na takim malutkim, ponieważ chcieliśmy najmniejszy rower, który się bardzo łatwo składa. Teraz Wam się zademonstruję, jak się składa. Wyjmuje się siedzenie. Tutaj wystarczy odpiąć jedną rzecz, tutaj wystarczy odpiąć drugą rzecz, złożyć pedały na bok, tak żeby nie zaoszczędzić też miejsca. I w zasadzie to byłoby tyle. Patrzcie. A, jeszcze tutaj. Cyk i rower już jest złożony. Rower jest, tak jak mówiłem, zasilany elektrycznie, dlatego do niego jest dołączona ładowarka. Ładowarką można ładować nawet na naszej przetwornicy, ponieważ ona ma bardzo niewielki pobór prądu, więc czy to w nocy, czy podczas jazdy, czy za dnia, kiedy świeci słońce, możemy sobie to ładować. Ja tą ładowarkę chowam tutaj. Obok kładę siedzenie. No i tak to wygląda. Moglibyśmy wziąć drugi. Zmieściłby się jeszcze drugi, ale wtedy nie zmieściłyby się nasze krzesła i pozostałe rzeczy, które chcielibyśmy ze sobą mieć. Więc no po prostu z czegoś trzeba było zrezygnować. A jeżeli się zastanawiacie, jak my sobie poradzimy we dwójkę, jeżdżąc na jednym rowerze, otóż jeszcze będziemy mieć hulajnogę. Od razu Wam zdradzę, ona jeszcze nie przyszła, więc jeszcze Wam nie mogę jej pokazać, ale chcieliśmy też mieć hulajnogę na przykład do drugiego miasta. Czasami Kasia lubi sobie pojeździć do muzeum rano, kiedy ja śpię, więc spełniły się trochę kilka naszych marzeń. No i w tym vanie upychamy wszystkie te nasze marzenia. Proszę bardzo. Jakieś tam rzeczy do suszenia prania. Dwa nasze wygodne krzesła. Rower, wąż, skrzynka z narzędziami. Rozkładane wiaderko, które mam nadzieję, że nam się kiedyś przyda. Wozimy je już 2 lata. Nie, 1,5 roku.
No i tyle. Jeszcze brakuje tutaj stolika, ale stolik musimy kupić sobie gdzieś tam w drodze. No dobra, teraz czas powiedzieć parę słów na temat tego rowera, który tutaj stoi grzecznie i czeka na swoją kolej. Siedzę właśnie teraz na rowerze Jobo Bike model Eddy, model typu Fat Bike, jak widzicie, po bardzo szerokich oponach. I dlaczego w ogóle o nim mówię? Ponieważ, moi drodzy, chciałem go zabrać ze sobą. Zamiast tamtego rowera na początku zamówiłem ten, ponieważ to też jest składany rower. System jest dokładnie identyczny. Tu się odpina kierownica na bok i można go włożyć do vana. I świetnie by było, gdybyśmy mieli większy bagażnik, bo w LTK-u, jak ja go woziłem ze sobą w LTK-u, no to on był, no idealnie tam po prostu pasował, tak jakby był stworzony pod LTK-a. Natomiast tutaj on zajmuje troszeczkę więcej miejsca, aniżeli ten sam, no i jest cięższy z uwagi na to, że jest no większy, ma większą baterię, ale rower jest mega wygodny. Ja od ponad miesiąca na nim jeżdżę i jestem mega szczęśliwy, bo to jest po prostu tak wygodny rower i przede wszystkim jeszcze tak się przyjemnie na nim jeździ. I tak jak mówiłem, no jest to rower fat bike, czyli ma bardzo szerokie opony. To ma światełko, które się włącza automatycznie, jeżeli jest ciemno. Nie ma szprych, tylko ma takie specjalne kompozyt albo aluminium koło, felgę. Tutaj jest odblask, więc to kółko się po prostu świeci w nocy. Jeżeli na przykład jakiś samochód nadjeżdża, to widać, to dwa koła się świecą. Rower jest w pełni zawieszony, ma z przodu amortyzatory, z boku amortyzatory, ma bagażnik, baterię, która jest schowana tutaj w środku w ramie i silnik, który jest z tyłu w kole w piaście i 250 W, taką ma moc. Z przodu na kierownicy jest przerzutka Shimano 7 biegów, ekran, na którym wyświetla się prędkość oraz biegi, na których aktualnie jedziemy, czy to wspomaganie, jest 5 stopni wspomagania. Tu jest dzwoneczek. No i jeszcze taki jeden przycisk walk, ponieważ jeżeli nie chcemy jechać, to możemy nacisnąć przycisk walk i wtedy on będzie jechał 5 km na godzinę. Można go wtedy prowadzić. Bardzo fajny rower. Jeżeli ktoś z Was chciałby sobie taki rower nabyć, to możecie skorzystać z kodu rabatowego. Kod rabatowy dla widzów podróżowania od firmy Jobo Bike. Zarówno na model sam, który jest schowany w bagażniku, oraz na tego Eddy'ego. Kod jest pod spodem, możecie z niego skorzystać i kilkaset złotych zapłacić mniej, aniżeli cena regularna. Także zachęcamy serdecznie, żebyście odwiedzili stronę jobobike.pl. Dziękujemy bardzo producentowi właśnie Jobo Bike za to, żeby wyszli z inicjatywą, żeby zrobić ten kod rabatowy dla Was, bo na pewno część z Was skorzysta z niego. No tak, jeżeli chcielibyście jeszcze się dowiedzieć więcej na temat tego aktualnie modelu, to możecie zobaczyć recenzję u innego youtubera rowerowego, który właśnie testował ten rower u siebie. Ja ogólnie jestem zadowolony. No tak jak mówię, świetnie się na nim jeździ i to wrażenie po ulicy, kiedy ludzie się zatrzymują, żeby zobaczyć na mnie, przejeżdżającego, to jest bezcenne. Normalnie kilka razy była taka sytuacja, że chłopaki się rozmawiały, tam jakieś ludzie na moście, i ja przejeżdżałem i nagle zamarła rozmowa i wszyscy odwracali wzrok i mnie odprowadzali po prostu, no ale nikt nie patrzył się na mnie, tylko wszyscy się patrzyli na rower, głównie to na opony. Polecam bardzo serdecznie i jadę dalej. Tak jak mówiliśmy Wam jakiś czas temu i wielu osobom będącym na targach, mamy w planie przez tą zimę odrestaurować lakierniczo naszego LTK. Właśnie byłem dzisiaj u mojego kuzyna, który się zajmuje takimi rzeczami, powiedział, że jest to do zrobienia. Powiedział, że musi się dowiedzieć, jakie są ceny reperturek i da nam wycenę, ale ja już przygotowuję vana pod tą robotę, bo podejrzewam, że to się prędzej czy później wydarzy. Dlatego też zdjąłem przed chwileczką markizę i zacząłem dewastować sufit, bo chcę się dostać do panelu, bo panel, jak wiecie, mamy zepsuty. Kasia parę miesięcy temu wjechała w daszek w KFC. No i nasz panel po prostu jest rozbity. Żeby tego chłopaki nie musiały robić w garażu i, że tak powiem, tracić na to czasu, to ja postanowiłem dojść teraz do tego panelu. No musiałem zerwać plastikowe panele, ale muszę Wam powiedzieć, że odkryłem coś bardzo fajnego. Tuż pod panelami jest Alufox, a nad nim pianka kauczukowa, bodajże Armaflex. I słuchajcie, tutaj nie ma żadnego grzyba, żadnej wilgoci, jest czyściusieńko i to jest dokładnie tak jak 3 lata temu, jak to zostawiałem. Aż jestem zdziwiony, że ta pianka się nie utleniła, nie było jakieś odklejenie, no w sposób idealnie przyklejona do sufitu. Tutaj drewno nie spleśniało, więc żadnej wilgoci nie mamy, żadnego grzyba. Na szczęście w tym vanie nie mieliśmy. No i tym samym wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy rodzaj ocieplenia. Ta pianka kauczukowa plus na przykład ten Alufox
to jest po prostu nie to, że to się spisało. Przez 3 lata mieliśmy albo ciepło, albo zimno, w zależności od tego, co chcieliśmy. No i nie wszedł tam grzyb, nie wszła wilgoć, nie było żadnej, tak jak po niektórzy mieli po tym, ci co używali tej pianki zamknięto-komórkowej, ale tej ze spraya, to wiem, że po prostu tam wyszły przejaja. Przejaja po prostu, na kampermajstrach zresztą są takie posty na ten temat. A tu czyściutko, no wiadomo, że to jest kurzu, ale kurz przeżyjemy. Też od razu informacja, tutaj miałem przykręcony panel i dookoła jest taki obrobiony Sikaflexem, ale nie pamiętam teraz dokładnie numeru tego Sikaflexu, ale to nie jest ten najdroższy. I pamiętam, że 3 lata temu, znaczy ponad 3 lata temu, ludzie pisali, że to się skruszy, nie psuje i w ogóle będzie mi przeciekać, a nie przecieka ani troszkę. Zresztą zobaczcie, nie ma tu w ogóle różnicy. No i tym samym mamy spakowane wszystko po prostu na naszą podróż i możemy, że tak powiem, ruszać. Tak, jesteśmy gotowi do wyjazdu. Jeszcze w temacie pakowania chciałam wam powiedzieć, że jakiś czas temu napisałam posta o tym, co spakować, bo wiem, że szczególnie dla osób, które pierwszy raz wybierają się w podróż kamperem, temat pakowania zawsze jest takim wyzwaniem. Dlatego jeśli zastanawiacie się, co spakować, to możecie wejść w linka, który znajduje się w opisie filmu. Tam jest cały post na ten temat, a także do pobrania gotowa lista, checklista pakowania. Także tam odsyłam wszystkich zainteresowanych. Zastanawiam się też, czy nie zrobić na ten temat vloga. Może już nie teraz, bo teraz jesteśmy spakowani, ale czy chcielibyście kiedyś posłuchać jakieś takie nasze refleksje na temat pakowania? Dajcie nam znać w komentarzach, to może w przyszłości coś takiego powstanie. Dobra, przechodzimy chyba do najważniejszej kwestii, czyli do tego, gdzie się wybieramy. Wybieramy się na południe, tak jak wspomniałam. Nie powiemy wam dokładnie, gdzie jedziemy, tylko wam pokażemy. To będzie przedstawienie kierunku naszej podróży w formie rebusu. Moi drodzy, mam nadzieję, że podejrzewam, że większość z was zgadnie. Otóż jedziemy... Szybko to zrobiłem. Jedziemy do kraju, gdzie tak się serwuje i tak się pije kawę. Będziemy uczyć tych miejscowych, podejrzewam, takiego sposobu. Bierzemy sobie tą szklankę, żeby móc... Poczekaj, jeszcze musi się zaparzyć. Pardon, tego się chyba będziemy dopiero nie miesza uczyć. Się tego jeszcze. Ale chyba w Polsce, tym krajem, tak się właśnie nazywa taki sposób robienia kawy. Także możecie pisać w komentarzach, zgadywać, a potwierdzimy wam to już jutro. Bo jutro wyjątkowo w niedzielę spotykamy się na wspólnym śniadaniu. Dla wszystkich osób, które oglądają dzisiaj w sobotę, to mówimy o jutrze. No. Tak, spotykamy się na wspólnym śniadaniu, będziemy robić owsiankę, na którą serdecznie was zapraszamy na godzinę 9:30, a będziemy ją robić razem, wspólnie zbierając także pieniążki dla fundacji Mary's Meals, która to fundacja pomaga organizować właśnie owsianki i w ogóle wyżywienie dla dzieciaków w krajach, które najbardziej tego potrzebują, w krajach powiedzmy ubogich. Także jutro spotykamy się w dobrym celu, spotykamy się, żeby razem zjeść śniadanie i żeby razem trochę porozmawiać właśnie na temat tej kawy, która tutaj powstała. No, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Pa.